Konkurs zaawansowany w Formule MBA. Jest to propozycja dla doświadczonych przedsiębiorców. Jego modułowa struktura pozwoli Tobie dopasować tematy zajęć do własnych potrzeb. Na Azbiro Nieruchomości warto studiować, ponieważ spotkasz tutaj wielu specjalistów i wiele osób, które robią coś niesamowitego. I tylko w tym miejscu tak naprawdę mówią o tym. Otwarcie, dzielą się, możesz zyskać mega wsparcie na każdym etapie. Cześć, witam Was po kolejnej przerwie. Moim kolejnym gościem jest Bartosz. Cześć Bartek. Cześć. Bartosz czy Bartek? Bartosz. Bartosz. Dwóch tak Bartoszów jest, teraz tak na wizji. Nie mylić z Bartkami, to jest wielka różnica. Prowadziłeś wykład czy będziesz prowadził? Wiesz co, dopiero będę prowadził za chwilę. Za chwilkę? Mhm. Czyli nie możemy przedłużać. Musimy lecieć. Możemy, mamy czas. Słuchajcie, clickbaitowy tytuł, taki naprawdę rewelacyjny. I jak w parę chwil z przedsiębiorcy stałem się przestępcą podatkowym. Tak jest. Jak chcesz to skwitować? Wiesz co, to nie do końca może tak, że stałem się przestępcą podatkowym. Gdybym nic nie zrobił, nie postawił się temu oskarżeniu, które mi postawiono, prawdopodobnie zostałbym tym przestępcą podatkowym i doznałbym jakichś sankcji. Natomiast fakt, no nigdy mnie nie skazano za takie rzeczy, natomiast było bardzo, bardzo blisko. W świetle prawa administracyjnego, tak, prawo administracyjne stwierdziło, że tak, jestem tym przestępcą podatkowym, natomiast prawo karne nigdy tego nie potwierdziło i wręcz ta tendencja zaczyna wracać po paru latach dopiero na moją stronę. Okej, jesteś zafascynowany prowadzeniem swojego biznesu. Biznes prowadzisz taki troszeczkę, bym powiedział, dziecinny, bo to są zabawki dla dzieci. Tak, dość dziecinny biznes, ale poważny. Bardzo poważny. Wbrew pozorom to nie jest tak, że my tam siedzimy i się bawimy tymi zabawkami. Wiesz co, tak ludzie sobie właśnie wyobrażają, że ktoś sprzedaje, nie wiem, jakiś fajny gadżet, no macie fajną zabawę, siedzicie i się bawicie. Nie, jest to okupowane czasem naprawdę latami, godzinami ciężkiej pracy, analiz, patrzenia na ten produkt pod różnymi kątami i kiedyś może to była bardzo prosta decyzja co do tego, żeby wprowadzić coś na rynek, bo to jeszcze lata 90., 2000 nawet temu sprzyjały, że w zasadzie co byś nie miał jako produkt, to byś sprzedawał. Teraz czasy się zmieniły, ten dobór produktów, to jest bardzo staranna w ogóle procedura, którą trwa to czasem pół roku, zanim wprowadzimy dany produkt, zdecydujemy o wprowadzeniu tego produktu na rynek. I okupowane to jest czasem tym, że się pokłócimy w tym naszym teamie, czasem posprzeczamy, że temu nie pasuje ten, ale jednak twarde dane z badań marketingowych decydują o tym, że nie idziemy już tutaj za intuicją, a idziemy za tym, co mówi nam rynek. No właśnie, bo wielu przedsiębiorców robi w ten sposób, że ma produkt, wkłada go na rynek, później rynek go weryfikuje i mówi, sorry stary, nie będziemy go kupować. A ty tutaj powiedziałeś bardzo cenną rzecz, która uważam jest trochę lekcją i poradą dla innych przedsiębiorców. Badamy to, co mówi do nas rynek. Bierzemy analizy marketingowe, bierzemy analizy z rynku i sprawdzamy, co rynek chce dostać od nas. Tak, to prawda. Przy wprowadzeniu takiego produktu najpierw to wygląda tak, że wymyślamy sobie, przykładowo jedziemy na targi po to, żeby zaczerpnąć inspiracji, co jest na topie. Jeździmy na praktycznie wszystkie targi, jestem to ja, albo z bratem jeżdżę, albo z kimś jeszcze jeździmy na targi, żeby zaczerpnąć inspiracji. Najpopularniejsze targi zabawkowe w Niemczech to? Nürnberg Fair, Spielwarenmesse, tak, Nürnbergi, ale większe od nich są bardziej inspirujące, dla mnie są w Hongkongu. W styczniu. Okay. I na te targi jeżdżę już od, można powiedzieć, kilkunastu lat i tam właśnie na tych targach zaczerpniemy inspiracji, tam wyszukujemy, co by nas mogło zainteresować i potem badamy, czy to ma w ogóle rację bytu na polskim rynku. Dobra, to ja w takim razie się spytam, zanim spytam cię jeszcze o badania, to chciałem dopytać, co to są za produkty? To są zabawki małe, czy zabawki raczej dla większych dzieci? Wiesz co,
mamy dość szeroki zakres tych zabawek i sprzedajemy i dla tych infantów, czyli dla tych najmłodszych naszych obywateli i dla starszych dzieci, tak do 6, nawet 10 roku życia też mamy zabawki. Specjalizujemy się, ostatnio zauważyliśmy, że więcej pieniążków ludzie są w stanie wydać na tego nowonarodzonego członka rodziny, więc nasze działania skupiliśmy właśnie w tym sektorze, na tym segmencie zabawek, gdzie rodzice tam, zauważamy, po prostu dostają jakby troszeczkę takiego szału zakupowego, jak ten nowy członek rodziny się pojawia i kupują na potęgę, co nawet rzeczy czasem niepotrzebne. Mhm. Ja jeszcze wrócę do tego tematu, gdzie mówisz o badaniach, mhm. ale to pewnie to też wychodzi stąd, że sprawdzacie, który klient kupuje lepiej, tak? Czy tak. dla starszego dziecka, czy dla młodszego. Mhm. I to jest tak naprawdę jeden z obecnych trendów marketingowych, których mało jeszcze firm stosuje, więc myślę, że tutaj firmy mogą się od ciebie uczyć, żeby właśnie badać najpierw potrzeby klienta. To już nie jest ten czas, kiedy my wrzucamy produkt, a produkt się sprzeda, tylko najpierw zbadajmy potrzeby klienta, sprawdźmy, czego oni oczekują od nas, wprowadźmy to do naszego produktu, wrzućmy produkt na rynek, sprawdźmy, jak się zachowuje, jeżeli coś nie działa, poprawmy go i jeszcze raz cały czas sprawdzajmy, zbierajmy informacje zwrotne z rynku. To jest naprawdę bardzo ważne, o czym wielu przedsiębiorców zapomina. I to jest tak nawet w growhackingu, w growhacking marketing, to też jest takie podejście, czyli uważam, że biznes idzie ci raczej i pnie się do przodu z tego, co mówisz. Wiesz co, ja uważam, że każdy rodzaj prowadzenia biznesu to jest pójście do przodu. Nawet jeśli twój biznes zacznie się cofać, to jest też swojego rodzaju pójście do przodu, jeśli ty wiesz, że on się cofa i nawet starasz się ku temu coś działać, to jest pójście do przodu. To jest każde nowe doświadczenie z pójściem do przodu, natomiast każdą wiedzę, którą wyciągamy z rynku, staramy się wciągać, wrzucać w tą naszą zabawkę. To jest tak, że przeprowadzamy do każdej zabawki takiej, którą wkładamy naprawdę dość dużo serca, robimy tak zwany customer journey. Mhm. Jedziemy sobie, kto jest naszą personą, wyznaczamy. My już wiemy, kto jest naszą personą do danej zabawki. Jeśli to jest infant, zabawka, gdzie dla nowonarodzonego, to wiemy, że to jest młoda mama, która siedzi w domku sobie, jest bardzo obeznana w internetach, czyta te wszystkie fora, poradniki. Wiemy, gdzie uderzać z tym produktem. Więc tak u nas to wygląda. Więc zapewne odpowiesz mi na pytanie, kto jest najsilniejszą grupą hejterską w internecie? Najsilniejszą grupą hejterską w internecie? No prawdopodobnie te mamy. Te młode mamy, które tak, siedzą, mają. Tak, mają kupę czasu, bo jednak ten najmłodszy osobnik śpi bardzo dużo, więc one w tym czasie no, a muszą być buszują. Cały czas, tak, więc tak, jedyne, tak jest. Czym się mogą zająć, to jest właśnie obecnie internet. Tak, to jest bardzo silna grupa hejterska, na którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę, jak wkurzycie kiedyś młode matki w internecie. Sorry, ale nie ma przebacz. Tak. Właśnie, jak sobie z tym radzicie? Zdarzyło się jakieś hejtowanie? Wiesz co, póki co są to, no na przykład ostatnio wprowadzaliśmy rowerek, który miał podwójną funkcję. Był to rowerek biegowy, jak dołożyliśmy pedała z boku i dołożyliśmy, przepraszam, pedała z przodu, tak, i tylne kółka z tyłu, on stawał się rowerkiem takim, które normalniejsze dziecko mogło się uczyć pedałować na tym rowerku. No i niektóre mamy miały z tym problem, jak to w ogóle rowerek biegowy, w ogóle nie przeczytały specyfikacji tego produktu, ale komentarze się sypały jeden za drugim, że jak mogą być te tylne kółka, jak on będzie biegał na tym, co sobie pięty porozwala. My mówimy, ale przecież te kółka się odpina. Czy pani widziała? No tak, ale to ty raci w ogóle rację bytu, w ogóle to jest bez sensu. No i tak jak sobie radzimy, staramy się uświadamiać. Nakręciliśmy filmiki po tym i te filmiki zaraz zrobiły petardę. Chciałem o to spytać właśnie, czyli wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Dobrze, sukcesy? Sukcesy. Z zabawkami? Wiesz co, takimi sukcesami na pewno jest to, że patentujemy coraz to nowe produkty. Mamy swoje własne patenty. Nawet doszliśmy do etapu... Z tego co wiem, już masz ich kilka. Tak, już jest trzy, czwarty jest w trakcie. Trzy takie, które robią, działamy tutaj z tymi produktami na zasadzie Pareto. One generują nam naprawdę bardzo fajny przychód i są to produkty, na które... Nie wiem, czy mogę zdradzić troszkę naszą strategię, ale wywołujemy troszkę uczucie głodu na rynku. I to uczucie głodu bardzo fajnie działa, że one sprzedają nam się, zanim wjadą w ogóle do Polski. Zdradzisz nam więcej? Co to za produkty?
Tak, mogę powiedzieć, że jest to pierwszy, który ja wybadałem w Chinach, przechadzając się po targach kantońskich, patrzy się, jest Chinka i mówi, jest to stolik dla dzieci taki z jeżdżącym pociągiem. Nagraliśmy do niego własne dźwięki, nagraliśmy muzykę, nasze głosy, nawet chciałem powiedzieć, ja tam udzielam głosu jako... Dubbingujesz, tak? Tak, jako chyba konduktorem jestem w tym stoliku. No i ten właśnie stolik robi od 3 lat nam rewelacyjną robotę, numer 1 sprzedaży na Allegro. Okej. Drugi produkt to jest jeździk taki, który jeździk zrobiliśmy Mercedes. Mamy na niego licencję, dostaliśmy od Mercedesa, Chińczyk przez Chińczyka, Chińczyk nam to produkuje. Ten jeździk mamy wielofunkcyjny, ponieważ jedną z ważniejszych rzeczy w zabawce jest jej multifunkcyjność. Jeśli ona jest jednofunkcyjna, ona się tak nie sprzeda, jeśli klient zauważy, że ona ma 10 funkcji, bo klient uwielbiają ludzie multifunkcyjność takiej zabawki. Dobrze, jesteś obecnie studentem też MBA-a na Zbiro. Tak. Drugi rok kończysz. Tak, kończę niestety. Dzisiaj skończyłeś tak naprawdę. Tak. Krótkie podsumowanie. Czym jest Zbiro, czym jest Zbiro MBA? Jak dużo wniosło to w ogóle do twojego biznesu? Czy pomogło, czy usprawniło biznes lub nie? Przede wszystkim Zbiro to ludzie. To ludzie, to jest ta wartość, o której ja w ogóle sobie wcześniej nie zdawałem sprawy. Przyszedłem tutaj, bo mi polecono, bo przeczytałem ze środowisk wolnościowych, że jest taka uczelnia, która naprawdę uczy wolnorynkowych zachowań. Zbiro było dla mnie tak ogromną odskocznią od tego, co robiłem wcześniej, ile rzeczy robiłem źle, ile mogłem posłuchać ludzi, którzy powiedzieli, stary, to kurczę, to da się inaczej. Ja mówię, ale to aż tak prosto się da? Tak, zrób to w ten sposób, zobaczysz, że jest to dużo prościej. Także Zbiro wniosło i wykłady z marketingu, i wykłady z panem Elą Marciniak, i Michał Krajewski. To były dla mnie tak duże petardy, a największą ostatnią petardą, którą to było w ogóle przełomowe, to był wykład, ja bym powiedział, nawet nie z prowadzenia biznesu, to był wykład z psychologii. To był Michał Kosel, który opowiadał o restrukturyzacji, że powinniśmy ciągle restrukturyzować swoje firmy. To było coś, że siedziałem 8 godzin jak wryty i mówię, szok, wyszedłem, wróciłem do firmy. W ogóle moi pracownicy, których pozdrawiam bardzo serdecznie, bo na pewno oglądają, w ogóle oni się bali po każdego mojego powrotu za Zbiro w niedzielę, bo mówili, co temu wariatowi znowu do głowy przyjdzie. Miałem dokładnie to samo. Więc ja robiłem naprawdę jakieś rewolucje. Po każdym przyjeździe za Zbiro byłem tak napompowany energią pozytywną, że ja nie czułem w ogóle zmęczenia po tym weekendzie, kiedy, no i weekendy tu są ciężkie, trzeba przyznać, bo bardzo ciężkie. Bo słońce i rozumiesz warunki atmosferyczne słońce, i wszystko. Wilgoć, tak, dalej. Tak. Wobec tego ja byłem tak napompowany energią, że tą energię zaraz przerzucałem na moją firmę. Super. Bartosz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów. Dzięki, Bartku. Piwko Zbirowe dla ciebie. Super. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Cześć. Cześć.